Wczoraj rozebraliśmy pierwszy okres rozwoju Kościoła Chrystusowego, okres efeski. Obecnie przystępujemy do drugiego okresu, pokazanego w pierwszej kości węgłem zielonym. Drugi okres, a równocześnie w tym okresie drugim zboże smyrne, drugi krąg szyjny, anioł tego okresu czasu. Więc poselstwo, jakie Pan Jezus dał do tego Kościoła w tymże okresie drugim, brzmi w objawieniu w rozdziale drugim, a wiersze od 8 do 11. Objawienie, drugi rozdział, od wiersza 8 do 11. A aniołowi zboru smyrnejskiego napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarł i ożył. Znam uczynki Twoje i ucisk i ubóstwo, aleś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto rzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, to duch mi zborom. Kto zwycięży, nie będzie obrażony od której śmierci. Sama nazwa tego zboru Smyrna, jako drugi z kolei, znaczy Mara, co sens brzmi w tym słowie Mara, gorzki. Jest to symbol tego okresu czasu, co przeżyło bardzo gorzkie doświadczenia, gorzkie prześladowania. Ten okres drugi trwał od roku 69, gdy się skończył pierwszy okres, rozpoczął się drugi, do roku 318, czyli długość 249 lat. Okres smyrny. Czy on naprawdę był gorzkim, czyli miał wyjątkowe, ciężkie prześladowania, to wiek dziesiąty w tym poselstwie, jakie Pan dał do anioła tego okresu czasu mówi. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na ten wiersz dziesiąty. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto rzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. I właśnie biernym z tego okresu czasu była ta wspaniała obietnica: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, co jest godnem ludu Bożego na cały wiek Ewangelii. To właśnie Pan powiedział wiernym z okresu smyrny. Kto zadawał cierpienia wiernym tego okresu czasu? Rzym pogański. Jeszcze Rzymu chrześcijańskiego nie było. Najokrutniejsze cierpienia to były za Nerona i za Deokliana, dwóch okrutnych władców Rzymu Pogańskiego. Neron, który podpalił Rzym, aby rzucić podejrzenie, że tego dokonali chrześcijanie, aby mieć pretekst ich aresztować, na arenę lwów wysyłać, mordować, krzyżować. Właśnie ten podły tyran, diabeł w ludzkim ciele, Neron, to już znamionowało z powodu tylko jego samego okrucieństwo cierpień wiernych tego okresu czasu, że ta nazwa Mara, gorzki, odpowiadała wiernym tego czasu. Ale szczególnie tekst podkreśla,
że najcięższe cierpienia będą, będziecie mieli ucisk przez 10 dni. My wiemy, że nie ma tu mowy o literalnych 10 dniach, gdyż w Piśmie Świętym przeważnie dzień występuje jako rok. I tych 10 dni to było 10 lat okrutnych doświadczeń od Rzymu Pogańskiego za cesarza Deokliana w latach 303 do 313 naszej ery. Czyli tych 10 dni to jest 10 lat okrutnych cierpień, ostatnich cierpień od Rzymu Pogańskiego w latach 303 do 313. Ale Pan nie tylko, że prorokował gorycz doświadczeń dla wiernych w tym okresie czasu, ale równocześnie powiedział, że w wierszu 9 znam uczynki Twoje i ucisk, i ubóstwo, aleś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są dłużnicą przed Chrystusem. Pan Jezus prorokował na drugi okres rozwoju Kościoła Chrystusowego, na okres smyrny, że już będzie dłużnica szatańska. A co znowu się stało w pierwszym okresie apostolskim? Co Pan napiętnował na pierwszy okres? Zwróćmy uwagę, co napiętnował Pan w pierwszym okresie apostolskim. W wierszu 2 mówi tak: znam uczynki Twoje i pracę Twoje, cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostolami, a nie są. I znalazłeś ich, iż są kłamcami. Czyli diabłowi zależało na tym, aby powiększyć liczbę apostołów. Nie tą, którą Bóg miał w swym planie, aby było tylko 12. Diabeł właśnie zamierzał powiększyć liczbę, aby obniżyć wartość urzędu apostolskiego. Mówi, już w tym czasie chciał diabeł powiększyć liczbę nie 12, ale więcej. Nawet wiemy, że i apostołowie odważyli się jednego apostola wybrać, Macieja, na miejscu Judasza. Ale Bóg odrzucił. Nikt nie miał prawa wybierać apostołów, tylko Jezus, głowa. Głowa miał prawo. Tych symbolicznych 12 kręgów piersiowych wybrać, a więc głowa Jezus, do Niego należało od Ojca Niebieskiego ten przywilej. I choć apostołowie wybrali, rzucając losy Macieja, Bóg odrzucił, bo w dzień Pięćdziesiątnicy, gdy było zesłanie Ducha Świętego, to tylko ogniste języki były nad 11 apostołami. Czyli tam Bóg akceptował wybór przez swego Syna Jezusa Pana, apostołów. Aż odpadł Judasz, a bracia sobie wybrali Macieja, Pan odrzucił, więc Bóg akceptował tylko 11, który pozostało po Judaszu, który odpadł, 11 apostołów, a dopiero później Pan powołał 12 Pawła na miejsce. Papiestwo właśnie do dziś dnia ma nie tylko apostołów, ale apostołki, czyli kobiety, które w tym dowodności urzędu apostolskiego podnosi papież. Czyli diabeł w ten sposób chciał poniżyć ten specjalny urząd. To nie ma tylko 12, lecz to idą na tysiące. Więc już w tym pierwszym okresie diabłowi na tym zależało, aby powiększyć liczbę apostołów, ale Pan stwierdza, oni są kłamcami, a nie prawdziwymi apostołami. Tych było tylko 12. Na miejsce Judasza był Paweł. Lecz co jeszcze Pan prorokował w tym pierwszym okresie, coś złego? A w wierszu 6 mówi, co innego złego widział Pan w pierwszym okresie apostolskim. Ale wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Czyli Pan
pochwalił wiernych z tego okresu czasu, że oni nienawidzili Nikojelitów. Któż to byli ci Nikojelici? Że Pan pochwalił wiernych, że tych Nikojelitów oni odrzucili, nie uznali. Ci Nikojelici to imię Nikojelita, przez nich Pan określił klerykalów, ambitnych starszych zborów, co chcieli panować nad ludem państwa. Możemy wprost powiedzieć, Nikojelici to inaczej klerykałowie, co pragnęli rządzić ludem Bożym, a nie być sługami dla ludu Bożego, ale rządcami, jak kler. I o takich już klerykałach, tych Nikojelitach wspomina apostoł Paweł. Zauważmy, co on powiedział w Dziejach Apostolskich w rozdziale 20, wiersz 17 i 28. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, a w wierszu 17 mówi tak. Wtedy z Miletu, miasta portowego, posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborów. I popatrzmy, jakie poselstwo dał apostoł Paweł starszym zboru efeskiego. A to był przedniejszy zbór w kościele pierwotnym, Efes. I gdy mamy 7 zborów Małej Azji, to Efes jest pierwszy wymieniony. I właśnie Paweł apostoł zwraca się do starszych zboru efeskiego i od wiersza 28 mówi tak. Pilnujcie wtedy samych siebie, by starsi i wszystkie czody zboru, w którym was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, więc tu jest słowo Boże, poprawnie pański, którego nabył przez własną krew. Jezus. Dlatego zbór Jezusa, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilce okrutni, którzy czodzie porgować nie będą. To wydało się starszym zboru efeskiego te słowa, że wnij do wilce okrutni, do ludu Bożego, tym się wydało Pawle. To, czego my jesteśmy pasterze, to jak my dopuścimy wilków do trzody. Gdy spostrzegł Paweł, że oni nie dowierzają, że tak się stanie, że wnij do wilce okrutni, do ludu Pańskiego, to otwarcie im powiedział w następnym wierszu. A z was samych powstaną mążowie mówiące rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Z was, starszych zboru efeskiego, powstaną ci wilcy okrutni, którzy będą chcieli pociągnąć braci po swej stronie. Więc to byli ci, i choć ich przestrzegł Paweł, nam się wydaje, gdyby tak w naszych czasach żył apostoł Paweł i gdyby takie przestrogi dał, no to kto by się odważył odrzucić te przestrogi i zostać wilkiem okrutnym. A niestety. Popatrzmy, co dalej mówi tym starszym zboru efeskiego. Przetoż czujcie, pomnąć, że przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestała napominać ze łzami każdego z was. Czyli 3 lata łagodził różne konflikty pomiędzy starszymi zboru efeskiego. To doskonale znał ich tendencje, ambicje, zrozumiałość, chlupliwość. Dlatego mówi, ze łzami przez 3 lata napominałem was. A teraz coś im mówi? Cóż im może więcej jeszcze uczynić? A teraz, bracia, poruszam was Bogu i słowu łaski Jego, które może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Mówi, zostawiam was na łaskę Boga. Od was zależy i od Boga, co się z wami stanie. Choć ich przestrzegał, choć 3 lata ich napominał ze łzami, a mimo to 3 zostało wilkami okrutnymi, z tych, do których przemawiał. To był Aleksander Gotlarz, Himeneus i Filetus. Dziwna sprawa. Zostali wilkami okrutnymi. 3 spośród tych starszych, do których apostoł Paweł przemawiał i przestrzegał,
Powtarzam, Aleksander Kodlarz, Himeneus i Filetus. To byli właśnie ci Nikojalici, pierwsi klerykalowie piusztacznych apostolskich w składzie ludu Bożego. Natomiast na drugi okres rozwoju Kościoła Chrystusowego, na ten okres smyrny, około Pan Jezus będzie burznica szatana. Co to była burznica szatana? Co chciał Pan Jezus przez to zilustrować? Czyli popatrzmy, jak w chytry sposób się diabłowi udaje zrobić namiastkę Kościoła Chrystusowego, budując Kościół nominalny, odstępczy. Czyli jak mu się udaje w jego Ewangelii ten chrześcijaństwo mieć w tych czterech podziałach. NMPQ. Czyli nieliczne jednostki członkowie Kościoła Chrystusowego, większość z poświęconych utracusze korą, ogromna większość usprawiedliwieni, a wcale nie poświęceni i największa część z tych czterech niżej linii M hipokryci. Czyli razem pszenica i kąkol, Pan zasiał pszenicę, a diabeł zasiał kąkol. Poczynając pierwszy to już byli ci Nikojalici, w okresie apostolskim, a teraz już w drugim okresie burznica szatana. Co stanowiło tą burznicę szatana? Czyli gdy się udało diabłowi już w pierwszym okresie apostolskim ambitne jednostki wprowadzić na przewodniczących zboru, o właśnie, na przewodniczących zboru ambitne jednostki wprowadzić na urząd, choć było kilku w zborze starszych, to przewodniczący miał tytuł ów starszy, ów, specjalne podkreślenie, on ma prawo zarządzać innymi starszymi, nie tylko zborem. Więc to był właśnie pierwszy stopień odstępstwa, apostazji w kierunku budowania kościoła odstępczego, nominalnego, kościoła fałszywego. Gdy już mu się udało właśnie wprowadzić ambitne jednostki na przewodniczących zboru, tak zwanych ów starszy, ów biskup, bo starsi byli zwani biskupami, a więc ów biskup, wyróżniony biskup z grona starszych biskupów, to teraz w drugim okresie już wyższy szczebel odstępstwa, drugi krok odstępstwa to burznica szatana. Co stanowiło tą burznicę szatana? Wyższy szczebel hierarchicznej władzy. Wszyscy biskupi podlegali wyższej władzy hierarchicznej. Komu? Patriarchom. I w tym drugim okresie powstało pięć patriarchatów. Takiej godności nie nadał Pan Jezus. To już ludzie. Patriarcha znaczy praojciec, ojciec. I które mamy pięć patriarchatów, jako już burznicę szatana? A więc patriarchat jerozolimski, pierwszy najstarszy, aleksandryjski, drugi, antiochijski, trzeci, konstantynopolski, czwarty i rzymski, piąty. A więc w tym czasie powstało pięć patriarchatów. Wszyscy biskupi polegali wyższej władzy hierarchicznej patriarchy. I Pan Jezus nazywa tą hierarchię już burznicą szatana. To jest mój burznica szatana. Patriarchowie. Lecz jak Pan miał troskę o swych wiernych w tym czasie? Jeżeli z jednej strony prześladowania Rzymu Pogańskiego wiernych, przez Nerona i ostatecznie przez Deokliana. Natomiast w składzie wewnątrz ludu Bożego diabła już podniósł drugi szczebel odstępstwa apostazji patriarchaty,
pięć patriarchów, to aby zabezpieczać wiernych i wzmacniać ich w tych cierpieniach, doświadczeniach ojczymu pogańskiego, a równocześnie chronić ich od blędu konkordu diabelskiego tych patriarchów, to popatrzmy, kim się Pan w tym czasie posłużył. No, aniołem tego zboru, bo mój aniołowi zboru Smyrny powiedział. Któż był właśnie tym, kto stanowił anioła okresu Smyrny? Lub tą drugą gwiazdę w prawej ręce naszego Pana, lub drugiego pasterza z siedmiu pasterzy z posta Michała. Aniołem, gwiazdą, pasterzem w tym drugim okresie czasu byli tacy mężowie Boga. Apostoł Jan przechodzi z pierwszego okresu efeskiego w drugi okres Smyrny. To był jedyny apostoł, który zmarł śmiercią naturalną, bo takie nawet nie ma, bo naturalna to byłaby taka, która bez wyroku, a ubiera ktoś. Ale to była śmierć w wypadku nas ludzi wyrokowa, a w wypadku u Boga to ofiarnicza, bo to był apostoł Jan. Więc gdy ci inni umierali śmiercią męczeńską, apostołowie, to jeden najdłużej przeżył z nich wszystkich i Pan mu dał przywilej właśnie, aby umarł z wycieńczenia, ze starości, z kalectwa, bo został sparaliżowany, zupełnie sparaliżowany apostoł Jan na wyspie Patmos w maralicznym klimacie i gdyż był pewien zupełnie niewładny ręce i nogi, to diabeł myślał, że już nie będzie żadnej korzyści z apostoła Jana sparaliżowanego, a bracia tak miłowali apostoła Jana, bo Jan był miłowany przez Jezusa Pana, że pozostał ostatni apostoł, który może im przenosić słowa Jezusowe, opowiadać im o Jezusie, to mieli taką radość, że go przenosili na rękach apostoła Jana. Przewozili z miejsca na miejsce. Stąd śmierć jego sięga około roku 96 naszej ery chrześcijańskiej. Najdłużej z wszystkich apostołów. Dlatego on w pierwszym okresie był tylko członkiem wiecznym, a w drugim okresie już jest książęciem. Bo my wiemy, że każdy anioł z kilku członków się składa, ale jeden w tym składzie jest główny, książę. Więc apostoł Jan jest książęciem w drugim okresie czasu, a oprócz apostoła Jana jako książęcia, mężami gwiezdnymi, członkami gwiezdnymi byli tacy mężowie jak Polikarp ze Smyrny, Ireneusz ze Smyrny, Tertulian z Afryki i Hipolitus z Małej Azji. Czyli w tym czasie mamy Polikarpa, Ireneusza, Tertuliana i Hipolitusa. Polikarp był uczniem apostoła Jana. I gdy zmarł apostoł Jan, dalej pracę prowadził Polikarp. Podobnie jak apostoł Jan, tak i uczeń jego Polikarp taką naukę głosił. Mianowicie był członkiem gwiezdnym prawie najdłużej z członków gwiezdnych, bo około 65 lat był już po śmierci apostola Jana, prowadził pracę pańską Polikarp przez 65 lat. Zmarł około roku 155, inni podają około roku 166. Głosił naukę, tą samą co apostoł Jan, dała nacisk, że Chrystus w jego przedludzkim, ludzkim i boskim stanie jest specjalnym rzecznikiem i wykonawcą boskich dzieł. Jest specjalnym reprezentantem Boga na ziemi oraz bronił daty, prawdziwej daty pamiątki śmierci Jezusa. Już diabeł starał się zacierać ważność daty śmierci Jezusa Pana. A więc dlatego
Ten, który będąc uczniem apostoła Jana, otrzymał wiele tych wskazówek od apostoła Jana, więc bronił prawdziwej daty śmierci Jezusa. I po śmierci apostoła Jana, jego ucznia Polikarpa, ten ruch zapoczątkowany, ruch Marysiego Statka, zamienił się w sektę i powstał pierwszy odstępny kościół nominalny greko-katolicki. Pierwszy, najstarszy, pokazany w pokoleniu Rubena. A więc pokolenie Rubena, pierwszy najstarszy syn Jakuba, Ruben, czyli pierwszy ruch Marysiego Statka, tak jak Jakub spłodził syna Rubena, Jakub Tymicy napisał Jezusa Pana, a syn spłodzony Ruben, ruch Marysiego Statka, zapoczątkowany przez apostoła Jana i ucznia Polikarpa. Lecz gdy umierają dwaj członkowie więźni, Jan, apostoł i później Polikarp, ruch się ten zamienia w sektę, i powstaje pierwsza denominacja kościoła nominalnego, odstępczego, greko-katolicki kościół. Następnie po Polikarpie Pan wzbudził Ireneusza. Z kolei Ireneusz był uczniem Polikarpa. Czyli przy Polikarpie Pan rozwijał następnego członka gwiezdnego, Ireneusza. Ireneusz też urodził się w Smyrnie, Azji Mniejszej, był prezbitrem, później biskupem Lyonu i Vans we Francji, wówczas zwanej Galią. Prawdę on Pan dał przez Ireneusza jako szafarską doktrynę, czy Kościół jako całość jest prawdziwym Kościołem, opiekunem i administratorem prawdy. I to jest prawda. Kościół jako całość, czyli katolicki, bo słowo powszechne to jest katolicki, jako całość, katolicki, jest opiekunem i administratorem prawdy. Lecz po śmierci Ireneusza ruch się zamienił na sektę i powstała druga denominacja kościoła nominalnego, kościół rzymskokatolicki. Następnym narzędziem Pana, członkiem gwiezdnym w tym czasie, był nim Tertulian z Kartaginy z północnej Afryki. Szczególnie dawał nacisk na doktrynę o supremacji Ojca i stworzeniu przez Niego Syna, zawsze podporządkowanego Ojcu we wszystkim. To jest prawda biblijna. I wykazywał, że Duch Święty jest przewodem boskich dzieł, a więc czyli już było lekkie uderzenie w Trójcę przez Tertuliana, że Ojciec ma supremację, czyli zwierzchność i stworzył Syna, Syn porządkowany, podporządkowany Ojcu, wykonawcą dzieł Bożych, a Duch Święty jest tylko przewodem boskich dzieł. I czwarty z tego okresu czasu członek gwiezdny był Hipolitus. Bardzo zdolny, uczony chrześcijanin, wystąpił przeciw błędom o współistności, współwieczności i równości Syna z Ojcem. Bo właśnie zależało diabłowi za wszelką cenę, aby tą umocować Trójcę Świętą. Dlatego Pan przez swych mówczych narzędzi ten błąd obalał. Tak się charakteryzował okres drugi. Prześladowanie Rzymu Pogańskiego, budowanie już drugiego stopnia apostazji, odstępstwa patriarchatu,
I równocześnie stara się diabeł za wszelką cenę błąd Trójcy roztrzaśnięć w tym czasie. Pan natomiast broni prawdę o Bogu, Jezusie i Duchu Świętym, przestrzegu niebieskiej. Przechodzimy do następnego okresu czasu, więc trzeciego zboru w Azji Mniejszej, a mianowicie zboru w Tiatyrze. Przepraszam, Pergam. Trzeci zbór Azji, Pergam, poselstwo, jakie Bóg ma dla niego, to objawienie 2 rozdział, od wiersza 12 do 17. Objawienie 2 rozdział, od 12 do 17. A aniołowi zboru pergamenskiego napisz, to mówi ten, który ma miecz on z obu stron ostrych, znam uczynki twoje, gdzie mieszkasz, to jest, gdzie stolica szatańska. A iż trzymasz imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej, on nikt, który Antypa, świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż tam masz tych, którzy trzymają naukę Baalamową, który uczy Balaka, aby rzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwaną ofiarowane i przetyszeństwo prosili. Także masz i tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co ja mam w nienawiści. Pokutujszy, a jeśli nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie w rytę i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam mieć onej manny skrytej. Dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Trzeci okres, Pergamos, sama nazwa Pergamos znaczy ziemskie wywyższenie. I rzeczywiście był to okres wywyższenia papiestwa, ziemskie wywyższenie. Właśnie w tym trzecim okresie powstał system papieski. Pan przecież wprost już dobitnie w tym wierszu 13 mówi o papieństwie, popatrzmy. Znam uczynki twoje, gdzie mieszkasz, to jest, gdzie jest stolica szatańska. Gdy w drugim okresie mówił, że tylko była różnica szatana, to w trzecim okresie mówi, już jest stolica szatana. Mało, a iż trzymasz imię moje, nie zaprzałeś się wiary mojej, on niektóre antypas. Pas papieństwo. Mówi, które Antypas, świadek mój wierny, ma imię Antypas, czyli występuje anty, słowo przeciw, pas papieski. Świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka. W tym okresie czasu odbywa się pierwszy sobór powszechny, już sobór w kierunku odstępczego kościoła, sobór w Nicei, rok 325. I właśnie na tym soborze w Nicei błąd Trójcy jest wybitnie zaakceptowany. I tam powstało tak zwane credo wiary katolickiej na soborze w Nicei. Zwołał sobór w Nicei cesarz Konstantyn Wielki. Dlatego, że jeszcze nie było tak scentralizowane, bo były 5 patriarchaty. To stało się w drugim okresie, 5 patriarchaty. I stąd była rywalizacja pomiędzy patriarchami, który będzie pierwszy najwyższy, który będzie miał palmę pierwszeństwa. Dwa najwięcej konkurowały pomiędzy sobą patriarchaty, Konstantynopolski i Rzymski, późniejsze patriarchaty, nie Jerozolimski, nie Aleksandryjski, nie Antiochijski, tylko dwa późniejsze patriarchaty. Konstantynopolski był z kolei czwarty co do czasu i Rzymski piąty ostatni patriarchat. Czemu właśnie
Ci dwaj konkurują o palmę pierwszeństwa. Konstantynopolski i Rzymski. Bo te miasta były miastami stołecznymi. Konstantynopol był stolicą Imperium Wschodniego Rzymu i Rzym stolicą Imperium Zachodniego Rzymu. Więc tu byli ośrodki władzy politycznej. I rozumieli więc patriarchowie, gdy będzie poparcie władzy politycznej, to w ten czas z poparciem władzy politycznej będzie najwyższym zwierzchnikiem. I wobec tego walka pomiędzy patriarchą Konstantynopola a patriarchą Rzymu, kto będzie pierwszy i najwyższy zwierzchnik. I gdyby nie cesarz rozstrzygnął walkę pomiędzy tymi dwoma patriarchami, to może do dziś by nie było jeszcze papieństwa. Cesarz rozstrzygnął. Cesarz Justynian skodyfikował kodeks religijny wszystkich przepisów i praw. Zebrał, to były różne przepisy przy różnych władcach, różne przywileje religijne były dawane, a on zebrał w jedną całość, dlatego się nazywa kodeks Justyniana. Skodyfikował te różne przepisy przez różnych poprzednich władców politycznych dawane religijne w jeden zwarty dokument. Kodeks Justyniana. I gdy wysyła ten kodeks do patriarchy Rzymu, to takie słowa pisze w liście do patriarchy Rzymu. Jesteś pierwszy i najwyższy zwierzchnik chrześcijański. Dzięki słowom Justyniana w liście do patriarchy Rzymu, patriarcha Rzymu poczuł się być papą, ojcem wszystkich, zwierzchnikiem, czyli papieżem. A wysyłając kodeks do patriarchy Konstantynopola, Justynian pisze w liście, a patriarcha Konstantynopola jest drugi następny w godności po patriarchy Rzymu. I do dziś dnia to jest respektowane. To, co on narzucił w swym cesarskim dokumencie, że patriarcha Rzymu jest pierwszy najwyższy, jest papą, papieżem. I tak w ten sposób powstał papa, patriarcha Rzymu sobie przywłaszczył tytuł papy, czyli jest papieżem, a patriarcha Konstantynopola następnym godności po nim jest tak zwanym papieżem wschodu. Patriarcha Rzymu jest papieżem zachodu, a patriarcha Konstantynopola jest papieżem wschodu. Tylko już nie ma takiej władzy, patriarcha Konstantynopola, papież wschodu, jak papież zachodu. Tytularnie jest on najwyższym zwierzchnikiem patriarcha Konstantynopola dla innych patriarchów, dla aleksandryjskiego, jerozolimskiego, antiochijskiego. Wszyscy patriarchowie w cerkwi grekokatolickiej, choć mają godność patriarchą, to uznają, że tytularnym zwierzchnikiem między nimi jest patriarcha Konstantynopola. Przykładowo, patriarcha Moskwy, Aleksiej II, uznaje, że patriarcha Konstantynopola w godności jest wyższy od niego, choć moskiewski ma tytuł patriarchy, rumuński patriarchy, bułgarski patriarchy i wiele innych są patriarchami jako zwierzchnikami w swym państwie danego kościoła grekokatolickiego, to tytularnie patriarcha Konstantynopola jest najwyższy pomiędzy nimi. Ale nie ma tej władzy, co papa, papież zachodni. Stąd były zatargi pomiędzy patriarchą Konstantynopola a Rzymu. Bywało, że zwoływali sobory, to tylko kościoły wschodnie bez zachodniego. Papież na taki sobór nie jechał, bo nie on zwoływał, tylko z patriarcha Konstantynopola. I odwrotnie, kiedy papież Rzymu zwoływał sobór, to patriarchy wschodni nie jechali, nie wysyłali swych przedstawicieli albo bardzo niskiej rangi. I taka walka trwała dość długo pomiędzy tymi głównymi kościołem wschodnim pod zwierzchnictwem patriarchy Konstantynopola i kościołem zachodnim pod zwierzchnictwem już papieża. Która jest rzeczywista data powstania papieństwa, jaką Bóg akceptuje? Bo my wiemy, że papieństwo ogłosi, że Piotr, apostoł był pierwszym papieżem i sobie liczą supremację papieską od Piotra Apostoła.
Ale konkretna data. Który właśnie rok Bóg uznał jako datę powstania już tej stolicy szatańskiej, czyli papieska? Jest to rok 539. Dlaczego? Co za pouczy właśnie ta data? Ten rok 539 jest liczony w zarysach chronologicznych, w boskim planie, początek powstania papieska. Choć już wcześniej napisał cesarz Justynian list do patriarchy Rzymu i nazywał go, że już jesteś pierwszy, najwyższy zwierzchnik w chrześcijaństwie, ale tytularnie już on mógł sobie przyswoić tytuł, że jestem papieżem, to jeszcze z boskiego punktu widzenia jeszcze tej władzy nie ma. Dopiero to stało się w roku 539. Dlaczego? Bo w tym czasie w Rzymie mieli władzę ostrogodzi. Kto to byli ostrogodzi? Ostrogodzi to byli wyznawcy Ariusza. Ariusz to był książę tego okresu czasu, wybitny sługa prawdy, który bronił Jezusa, że on jest Synem Bożym, ma początek i niezrówny Ojcu. Czyli sprzeciwił się dogmatowi Trójcy. On napisał księgę Ariusz, nazwą Talia, przeciw poglądowi Trójcy. I za to naukę swoją w tej księdze na Soborze w Nicei był wyklęty Ariusz. Jego księga, gdy się tylko udało, była palona. I on sam przez to musiał ustąpić, uciec, aby prawda jako wyklęty nie został aresztowany i ostatecznie został uśmiercony. Ale pogląd jego przyjmowali wierni chrześcijanie, są to tak powstali Arianie. Ostrogoci właśnie byli wyznawcy Ariusza, poglądu przeciwko Trójcy. I oni mieli władzę w Rzymie. Papież ma tytuł, że jest papieżem, ale rządzą w Rzymie wyznawcy Ariusza. Protestanci. I dopiero papież zwraca się z prośbą do cesarza Justyniana w Konstantynopolu. No trzeba wygnać tych heretyków, wyznawców błędnej nauki Ariusza, ostrogotów z miasta Rzymu. To jaki mój urząd? Jak ja jestem papież, kiedy tu rządzą w moim mieście heretycy, ostrogoci? I właśnie Justynian wysyła armię do Rzymu, która silniejsza niż ostrogocka, przepędzili wysłańcy Justyniana ostrogotów i miast, i jak wygrani byli ostrogoci, wojska Justyniana odstąpiły z powrotem do Konstantynopola i miasto nie miało władzy politycznej. Ostrogoci przepędzeni, żołnierze Justyniana wrócili do Konstantynopola, Rzym bez władzy politycznej. Objął była okazja, że papież teraz oprócz władzy religijnej objął władzę polityczną. Rok 539. I tu jest punkt ważny czasowy, czemu Bóg liczy datę papieską od roku 539. Czy do władzy religijnej dostał władzę polityczną, gdy byli przepędzeni ostrogoci, a miasto nie miało władzy politycznej, sprzyjała okazja objąć władzę polityczną przez papieża. Dlatego pamiętajmy, dlaczego rok 539 jest datą liczenia włoskiego czasu chronologicznego powstania papieństwa. Pan prorokował nie tylko, że w tym czasie już będzie stolica szatana, czyli papieństwo, a jego wierni będą wszyscy wierni wspólne imię Antypas. Nie jednostka, że miała to imię, tylko wszyscy wierni z tego okresu czasu, czyli przeciwni papieżstwu, byli określeni imieniem Antypas, czyli przeciwni papieżstwu. Lecz tu też mówi, mam przeciwko tobie, iż tam trzymają naukę Balaamową, który uczył Balaka, aby rzucił zgorszenie przed syny izraelskie.
żeby jedni rzeczy bawano ofiarowane i przezwycięstwo podzielone. Kogo nam przedstawia Balaam? Bo był Balaam i Balak. Balak król, Balaam fałszywy proch. Więc Balaam przedstawia nam fałszywy proch duchowieństwa, kler. Balak, diabeł, czynny przez władzę polityczną. I tu ta nauka Balaama, czyli nauka kleru. Przeteczeństwo duchowe, czyli łączenie Kościoła z państwem. Tu właśnie widzimy, że z obrazu objawienia 12 rozdział, zauważmy, objawienie 12 rozdział, odstępstwo jest inaczej zilustrowane, jak tu w tych 7 zborach, jakie Pan dał poselstwo, i czytamy od wiersza pierwszego objawienia 12 rozdziału. I ukazał się cud wielki na niebie, nie na literalnym niebie, tylko w sferach religijnych, kościelnych, symbolicznych niebo. Niewiasta obleczona w słońce, niewiasta, matka, chrzestny kościół. Jako słudzy i obietnice występują symbol matki. Chrzestny kościół apostolski, słudzy w tym kościele, i obietnice razem cudzy z obietnicami stanowią symbol matki, bo Kościół zawsze występuje jako dziewica, oblubienica, a tu występuje jako matka. I dlatego dla wielu mówią, no jak to? System nominalny jest matką. Jak Kościół prawdziwy może być zwany matką? Właśnie, bo cudzy w Kościele pierwotnym, wczesnym i obietnice, cudzy z obietnicami stanowią matkę, co rozwijają potomstwo. Tak jak pozafigularna Sara, Rachela, Anna, czyli prawda i słudzy prawdy, co rozwijali maluczkie statko, byli pokazani w Sarze. Matka klasy Kościoła jest pozafigularna Sara, przymierze łaski lub obietnicy. Tak jak tu właśnie ta ma niewiasta, matka obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami. Tak jak matką wielkiej kompanii jest pozafiguralna Rachel, czyli prawda i słudzy prawdy, co rozwijali wielką kompanię Benjamina, są zilustrowani tak jak Rachel porodziła Benjamina, tak Rachel symboluje nam przymierze, które rozwijało wielką kompanię. Matką wielkiej kompanii jest pozafiguralna Rachel. Tak jak Anna, matka Samuela, 3 synów i 2 córeczek, przedstawia nam matkę klasy młodocianogodnych i dziś poświęconych. Anna. I trzeba znać swoją matkę. Każda klasa nie może być literalnie dziecka bez matki, tak nie może być żadnej klasy w boskim braniu bez symbolicznej matki bez przymierza. Więc matką klasy młodocianogodnych jest pozafiguralna Anna, żona Elkany, która urodziła Samuela obraz maluczkie statko, potem 3 synów obraz wielka kompania w 3 podziałach, katyckim, ryskim, wysunickim. I Anna później urodziła 2 córeczki, a więc 2 córeczki nam przedstawia w pierwszym zastosowaniu młodocianogodnych. Jedna córeczka była w epifanii, druga poza ruchem epifanii, a w drugim zastosowaniu 2 córeczki przedstawiają nam dziś poświęcony obozownik epifanii. W ruchu epifanii pierwsza córeczka, poza ruchem epifanii druga. Czyli młodocianogodna klasa i poświęcenie obozownicy epifanii mają wspólną matkę Annę. Anna, matka młodocianogodnych w pierwszym zastosowaniu, w 2 córeczkach i Anna, matka dziś poświęcona obozynkę wywani w drugim zastosowaniu w tych 2 córeczkach. Czyli 2 córeczki w pierwszym zastosowaniu młodocianogodnych, w drugim zastosowaniu poświęcenie obozynce wywani. Jedna córeczka w ruchu wywani, młodocianogodni lub dziś poświęceni, a druga córeczka młodocianogodni poza ruchem wywani i dziś poświęceni poza ruchem wywani. Czyli wspólna matka, prawda? Prawdy występuje jako matka i dlatego tu niewiasta, kościół pierwotny, słudzy i obietnice występują jako symbol niewiasty. Obleczona w słońce Nowy Testament, Ewangelia, księżyc pod jej nogami, Stary Testament w smarcie, a na głowie jej była korona z 12 gwiazd, czyli 12 apostołów, a będą przemienną ta niewiasta. Czyli już był rzuca rączek odstępstwa. W kościele prawdziwe odstępstwo, przemienność. Wołała, pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła.
Bo już w pierwszym okresie byli niekojalici, to był początek brzmienności. W drugim okresie burznica szatańska, czyli patriarchaty, to już wyższa, zaawansowana ciąża. A dopiero w trzecim okresie już była pełność ciąży i narodzenie syna papiestwa, czyli dopiero zupełna brzemienność doszła do punktu rozwiązania. Rodzi się potomek z Kościoła Chrystusowego, z tej niewiasty, rodzi się system papieski. Dziwna sprawa, z ludu Bożego rodzi się papiestwo. Tak, papiestwo nie powstało w buddyzmie, mahometanizmie, ale w chrześcijaństwie. Pan nasiał pszenicę, ale diabeł na to samo pole nasiał konkord. I razem na tej samej roli rośnie pszenica i konkord. Czyli rozwija się papiestwo w kręgach prawdziwego chrześcijaństwa. A potem liczebnością przewyższyło prawdziwe chrześcijaństwo i objęło kontrolę nad ludem Bożym. I popatrzmy, wiersz piąty, co ta niewiasta robi. I urodziła syna mężczyznę ta niewiasta, Kościół prawdziwy Chrystusowy, który ma rządzić wszystkie narody laską żelazną i porwane dzieci do Boga i do stolicy Jego. Dlatego Dawidu wydaje się, no jak to może być mowa o papiestwie, synek papiestwo, kiedy jest wzięty do Boga i do stolicy Jego i ma rządzić wszystkie narody laską żelazną. No właśnie, ale do Boga tego świata. Diabeł jest w tym miejscu Bóg tego świata, do którego papiestwo jako synek był wzięty. I diabeł przez papiestwo laską żelazną rządził narody, podporządkując okrutnym siłą presji, podporządkowania sobie narodów pod władzę papieską. Więc widzimy, nasz Pan prorokował, że w trzecim okresie już będzie stolica szatana, a tu w objawieniu 12 rozdziale, że ciąża doszła do punktu rozwiązania, urodziła, męczyła się, aż urodziła syna mężczyznę, który był wzięty do Boga i w stolicy Jego, i ten syn papieski rządził laską żelazną narody chrześcijańskie. To, jak zabezpieczył nasz Pan i głowa swój Kościół, ciało w tym okresie czasu? No przez trzeci krąg tarkowy. Więc jeżeli mamy trzeci okres, to jest następny krąg lędźwiowy, to znów z kolei trzeci krąg szyjny, to był anioł okresu trzeciego pergameskiego, lub trzecia gwiazda w prawej ręce Pana, lub trzeci pasterz, na czele z książęciem, główny męż. A więc główny mąż to Ariusz, był książę tego okresu czasu, z Aleksandrii Ariusz, a po nim tacy mężowie jak Macedoniusz, Tychoniusz, Jowinian, Kasjan, Adar. Każdy z nich, jaką działalność Pan przez tych członków gwiezdy w tym okresie czasu, bo okres stosunkowo długi, bo od roku 318, gdy się drugi okres kończy, to trzeci się rozpoczyna w okresie roku 318 do roku 799. I tak. Ariusz, urodzony około roku 256, zmarł około roku 335. Sprzeciwiał się błędom o Chrystusie jako współistnym, współwiecznym i równym z Ojcem. I tak powiedziałam jego dzieło Talia na Soborze w Nicei w roku 325, zostało potępione, wyklęte jak i on. Sobór nicejski dał wyrok banicji, wygnania go z kraju, a jego dzieła zostały spalone na stosie. Po Ariuszu, głównym mężem z tego okresu czasu, był Macedoniusz. Konstantynopola, sprzeciwiał się błędom o Trójcy, bo właśnie już ten błąd Trójcy na tym Soborze Nicei został, prawda, zatwierdzonym, że Syn jest współistnym, współrównym z Ojcem, sprzeciwiał się osobowości Ducha Świętego. Duch Święty nie jest osobą, jest wpływem
usposobieniem boskim, mocą Boga, ale nie osobą. Prawdą, że Duch Święty stanowi osobowość, ale osobowość a osoba jest różnica. Naszą osobowością jest nasz duch, ale osobą my. A naszą osobowością nasz duch, nasz intelekt, nasza wola, nasz umysł to jest nasza osoba. No bo ciało, cóż, reprezentuje nas, czyli naszą osobowością jest te wartości duchowe nasze. No nie ciało, no cóż ciało. Jakby nie mieliśmy tych osobowości, to jest umysłu, woli, intelektu, no to cóż, jeszcze byśmy stali niżej niż zwierzęta, bo zwierzęta mają instynkt samozachowawczy. A jak my byśmy byli pozbawieni osobowości, to jest umysł, serce i wola, to jest nasza osobowość, tak podobnie Bóg jest osobą, ale osobowością Boga jest Jego Święty Duch. Umysł, serce i wola Boga jest osobowość Boga. Tak Jezus jest osobą, ale osobowością Jezusa jest Duch Jezusowy. Umysł, serce i wola. Tak my osoba, ale naszą osobowością jest nasz duch, nasz umysł, serce i wola. Czyli wielu nie umie rozróżnić osobowość od osoby. Jeżeli duch jest osobowością, to myślą, że jest osobą. A to jest nieprawda. My ludzie osobami, ale naszą osobowością jest nasz duch, umysł, serce i wola. Bóg jest osobą, a osobowością Boga jest umysł, serce i wola Boga. Jezus jest osobą, a osobowością Boga Jezusa jest umysł, serce i wola Jezusa. Więc, czyli różnica. Duch nie jest osoba, tylko osobowością osoby jest duch. Dlatego właśnie te nauki już wyjawiał Macedoniusz, sprzeciwiał się, że Duch Święty jest osobą. Jest osobowością, ale nie osobą. Następny członek gwiezdny był Justynian z Rzymu. Pierwszy Rzymianin, członek gwiezdny. Justynian. Urodzony w roku 388, rozpoczął swoją pracę głosząc, że życie poświęcone jest śmiercią dla siebie i świata, a życiem dla Boga w Chrystusie. O, prawdziwa nauka o poświęceniu już była dana przez Justyniana Jowiniana z Rzymu. A ta żywotność dla Boga w Chrystusie, w czym się, jak się ma objawiać? W studiowaniu prawdy, w głoszeniu prawdy i w praktykowaniu prawdy. Tak? Mało studiować prawdę. Mało ją nawet rozpowszechniać. My możemy rozpowszechniać i nawracać ludzi do prawdy przez głoszenie. Ale najważniejsze praktykować prawdę dla nas samych na co dzień życiu. Dlatego tu jest trzy główne składniki z prawdą. Studiować prawdę, głosić prawdę, ale praktykować prawdę. To jest najtrudniejsze. Wcielać w życie na co dzień. Z tego się składa prawdziwe poświęcenie. Sprzeciwia się też błędowi o przeznaczeniu. Do dziś dnia pokutuje błąd przeznaczenia, że Bóg z góry przeznaczy jedne jednostki do nieba, drugich do piekła, a nawet zwykła śmierć, jak była jakaś ta tragiczność, to mówię, o, to przeznaczenie. Dlatego w ogóle wypadkowi takie śmierci. Nie, drodzy. Bóg przeznaczył swego syna po głowie. Bóg przeznaczył, że będzie klasa Kościół, ale kto będzie członkami klasy Kościoła? Kto wystawił warunki? Kto tym warunkom zadośćczyni? Proszę bardzo. Bóg nie ma względu na osobę. Przeznaczył Jezusa jako głowę i Zbawiciela, przeznaczył klasę 144 tysiące, a kto będzie członkiem z tych 144 tysięcy, wystawił warunki, kto z tym warunką sprostał poświęceniu zwycięży, proszę bardzo. Ale nie przeznaczenie jednostek. Więc takie coś, co się zarzuca Bogu, to by uwalczało godności boskiej. Bo człowiek chce być dobrym, ale jest przeznaczony przez Boga, a nie musi być złym. Nie. Bóg dał wolną wolę i szanuje wolną wolę swoich stworzeń. Sprzeciwiał się formalizmowi. Religia stała się stopniowo formalizowana. Sformalizowane nabożeństwa, rytuały, ceremonie.
a to się mija z duchem pańskim. Formalizm jest przeciwieństwem wolności, swobody i działalności duchowi pańskiemu. Sprzeciwia się też życiu klasztornemu, bo już powstały klasztory. Skrajnemu ascetyzmowi sprzeciwia się. Sprzeciwia się nauce spolegać na dobrych uczynkach, że przez dobre uczynki można zyskać zbawienie. Sprzeciwia się zasłaniu modlitw dla święt, do świętych, a szczególnie do Marii. O, widzimy, czyli kiedy błędy diabła wprowadza w tym czasie, to Pan ma obrońcę przeciw błędom, aby bronić prawdę. Następnym członkiem gwiazdy był Tychonius z północnej Afryki. Tychonius twierdził, że Kościół jest niewidzialny, składający się wyłącznie z prawdziwych Bogu poświęconych w sercach, uświęconych w Jezusie Chrystusie. Sprzeciwia się poglądowi, że Kościół jest zbiorowością chrześcijan, sprzeciwia się ślubom zakonnym, zorganizowanie zewnętrznie chrześcijaństwa pod kontrolą hierarchii, sprzeciwia się połączeniu Kościoła z państwem. Bo już właśnie ta tendencja szła, aby połączyć Kościół z państwem. Tu była troska Jezusa Pana głowy o członków Jego ciała Kościoła za pośrednictwem poszczególnych członków gwiezdnych. Następny członek gwiezdny w tym okresie czasu był Kasjan z Marsylii, pierwszy Francuz. Kasjan, Francuz, sprzeciwiał się poglądowi o przeznaczeniu, wykazał, że jest przeznaczona klasa, a nie jednostki. Sprzeciwiał się zakonowi Augustianów we Francji i ich ogólnej nieprawości tego zakonu. Nauczał, że wiek Ewangelii Bóg wybiera tych, którzy mu się poświęcili w sercu i jako tacy, jeżeli zwyciężą w poświęceniu, będą stanowili niewidzialnych członków Kościoła. Członkowie Kościoła nie będzie napisane na czole, że oni są członkami Kościoła. Owszem, Bóg ich skłodził, ale skłodzenie to jest rzeczą niewidzialną. W ogóle jak zrozumieć, co to jest skłodzenie z Ducha Świętego? Jak Bóg spadł? Co mówi Pismo Święte o skłodzeniu? W jaki sposób się odbywało skłodzenie w wieku Ewangelii? Apostoł Piotr o skłodzeniu mówi tak. Pierwszy liście Piotrza w rozdziale pierwszym i wiersz 23 do 25. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego. Nasienie skazitelne ojciec daje dla potomka syna lub córy, to jest nasienie skazitelne, ale to jest z nasienia nieskazitelnego. Przez Słowo Boże żywe, trwające na wieki. Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy, uwielbia trawa i kwiat jej opad, ale Słowo Boże trwa na wieki, a to jest Słowo, które nam jest zwiastowane. Załóżmy, gdybyśmy żyli w czasie wyboru Kościoła, przed rokiem 1888. Poświęciliśmy się w sercu Bogu. Niekoniecznie a symbol ślub dokonany przez zanurzenie w wodzie. Bo przecież większość członków Kościoła wcale nie miało symbolu ślubu z wody. Byli szczelni jako małe niemowlęta w Kościele katolickim, a nie jako dorosłe, dojrzałe osoby. I nie mieli więc tego prawdziwego symbolu ślubu, tylko byli tam pokropieni kroplami wody jako małe niemowlęta w Kościele katolickim, ale dorośli i poświęcili się Bogu. I nie mieli symbolu chrztu z wody. I będąc też w tym systemie katolickim czy protestanckim, poświęcili się w sercu Bogu i Bóg przez Słowo ich spłaca. W jaki sposób? Przykładowo mamy zebranie i czytamy odpowiednie teksty Pisma Świętego. I Bóg dał władzę
tekstowi Pisma Świętego splodzić tą jednostkę, do której mu się poświęciła. Co znaczy splodzić? Ten umysł, który był przedtem ludzki, zdolności ludzkie, przez splodzenie te zdolności stały się duchowe. Momentalnie ten tekst Pisma Świętego czytany wpłynął na jego umysł i te zdolności, co przedtem, tak nasze dziś są zdolności ludzkie, a gdy było przed rokiem 1878, gdy było dla każdej jednostki poświęcone spodzenie, czytając odpowiedni tekst Biblii, brata lub siostry, te zdolności momentalnie stają się duchowe. Co więcej daje spodzenie? Wola ludzka, nasza ludzka wola, przez tekst biblijny, który był czytany, ta wola stała się momentalnie duchową. I teraz, to są dwie rzeczy, co Bóg daje w spodzeniu. Przez słowo swe, zdolności w umyśle, które były poprzednio ludzkimi, stały się duchowymi zdolnościami i wola, która była poprzednio ludzka, przez poda, zaprzęga zdolności i rozwija zalety charakteru. Rozwija się charakter nowego stworzenia. Więc w tym życiu nowe stworzenie składa się ze zdolności, z ludzkich przez poda zostały duchowymi i wola ludzka przez poda została duchową. A teraz wola zaprzęga zdolności w różnych sytuacjach życia codziennego pod działanie wpływu prawdy, opatrzności Bożego Ducha Świętego i rozwija z tych zdolności zalety charakteru, miłość, boliwość, pokorę, wiarę i inne zalety. Więc w tym życiu nowe stworzenie z tych trzech rzeczy. Pierwsze to jest nowe zdolności przy ludzkie przez spodzenie staje się duchowe, wola ludzka przez spodzenie staje się duchową i dopiero wola z tych zdolności wyrabia zalety charakteru, już trzeci etap nowego stworzenia w tym życiu, charakter. A potem do tego nowego stworzenia dochodzi ciało. Dopiero przy zmartwychwstaniu już jest zupełnie nowe stworzenie, bo obecnie w tym ciele to tylko w tym tymczasowym namiocie się rozwijało nowe stworzenie w ciele ludzkim i ciało wyszło do grobu, a gdy zmartwychwstała osoba już dostała ciało boskiej natury, czyli do tego nowego stworzenia umysłu, serca i woli, dostało ciało, nowe stworzenie. Więc czyli widzimy, tu jest bardzo ważna sprawa, że nie różnimy się od tych braci, co się poświęcali do roku 1878, a my po tej dacie, że te same teksty, co my dziś czytamy, dla nas już nie mają mocy na nasze zdolności w czasie czytania, aby zostały z ludzkich duchowymi te zdolności. Nie ma mocy ten tekst dla nas, co miał moc przedtem, przed rokiem 78. Te zdolności ludzkie stały się duchowymi, a wola ludzka stała się duchową. A my te teksty czytamy i już nie mają tej mocy te teksty, bo minął czas. Bóg dawał moc Słowu swemu w czasie wyboru Kościoła dla jednostki poświęconej. Słowo Boże czyniło splodzenie. Zalążek nowych duchowych zdolności, zalążek nowej duchowej woli, aby teraz dopiero się rozwijało charakter nowego stworzenia, a potem przy zmartwychwstaniu dostaje ciało i jest w pełni nowym stworzeniem. Więc dlatego wykazywał Kasjan z Francji, że składa prawdziwą jednostkę poświęconą i dopiero stopniowo rozwija zalety Ducha Świętego przez wierność prawdzie. To stanowi nowe stworzenie w tym życiu. I ostatni z tego okresu czasu członek gwiezdny był Adalbert, też Francuz. Był on biskupem misjonarskim w Niemczech. Wystąpił w roku 1745, sprzeciwiając się tradycji. O właśnie. Dziś w kościele nominalnym tradycja jest ważniejsza niż Biblia. Tradycja żywoty świętych to ważniejszy niż Pismo Święte, więc aby kazał nie. Źródłem wiary i praktyki jest Biblia, a nie tradycja, a nie żywoty święte. Więc tam już właśnie widzimy ten zalążek, gdzie tradycja wybiera Biblię w systemie nominalnym. Wystąpił przeciwko papiestwu tak zwany absolutyzm władzy papieskiej. Czyli nie ma wyższej istoty jak papież, że on nawet w wielu wypadkach ma większą władzę niż sam Pan Bóg w niebie, bo jego potrójna korona wskazuje,
że ma nie tylko pierwszy człon korony, to jest jego władza w niebie, drugi człon korony, to jest władza w czyściu i w piekle, te dwa, a dopiero trzecia jego władza na ziemi, ta co dotyka głowy czoła. Czyli Bóg ma tylko władzę w niebie i na ziemi, a już nie ma w piekle w pojęciu katolickim. Papież jest potężniejszy nad Bogiem, bo ma władzę w niebie, na ziemi, w piekle, w czystu. Więc to był absolutyzm. Więc jeżeli Bóg jest niższy w mocy, w urzędzie niż papież, no to więc tak była potężna wszechwładza papieska. Absolutyzm. Jeżeli królowie i książęta, jak powada w stanie łaski, wyklęcie, interdykty, ekskomunika na cały kraj. Wszystkie kościoły są zamknięte, nie wolno odprawiać, bo klątwa rzucona jest z powodu z jakiegoś grzechu wielkiego króla. Całe narody, ciemnota, biedna, no jak to teraz kościoły zamknięte, jak do Boga się zbliżać? Wpływali, prawda, na swych polityków, aby zmienił król, pokłonił się, uznał swój grzech, przebadał papieża, aby klątwa była zdjęta z państwa, z kraju. To była potężna machina władzy, absolutyzm władzy papieskiej. A ten członek gwiezdny właśnie temu się sprzeciwia. I co ciekawe, pierwszy wykazywał, że dla pogan będzie próba w królestwie. Nie teraz. Wykazywał, że właśnie jest szansa, że Bóg nie tylko chrześcijan, stosunkowo małą liczbę w stosunku do pogan, ale że poganie będą mieli przyszłą próbę, czyli prawda biblijna. Więc widzimy, jak nasz Pan, symboliczna głowa, dbał o członku Kościoła w tym okresie czasu, pokazanych, prawda, w tym trzecim okresie w kości, w kręgu lędźwiowym, a przez trzeci krąg szyjny, jako trzeciego anioła, gwiazdę pasterza, pamiętając, że głównym mężem, czyli książęciem w tym okresie czasu, to był właśnie Ariusz. Następny okres Kościoła, Tiatyra. Tiatyra, wyraz, wolność. Dlaczego ten okres czasu określany jest mianem wolność? Bo w tym czasie bardzo wielu oddało swoje życie na stosie dla boskiej sprawy. Bo to woń i zapachu ofiary przed Bogiem. W tym okresie, popatrzmy, czytamy poselstwo, jakie Pan dał. Więc w objawieniu, w rozdziale drugim, poselstwo do zboru Tiatyry brzmi następująco. Od wiersza 18 do końca. A aniołowi zboru tiatyrskiego napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jako powień ognia, nogi jego podobne są osiądzowi. Znam uczynki twoje i miłość, posługi i wiary, i cierpliwość twoje i uczynki twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest niż pierwsze. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż niewieście Jezabeli, która się mieli być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby przeczeństwo podzielić i rzeczy bałwaną ofiarowanym jednym. I dałem jej, czyli Jezabeli, czas, aby pokutowała z przeczeństwa swego, ale nie pokutowała. Oto ja porzucę ją na łoże, tych, którzy z nią cudzołożą uci świetli, jeśli by nie pokutowali z uczynków swoich. A dzieci jej pobije na śmierć i poznają wszystkie zbory, że ja jest ten, który się bada mnerek i serc i dam każdemu z was według uczynku waszych. A wam mówię i drugim, którzyście w Tiatyrze, którzykolwiek nie mają tej nauki i którzy nie poznali głębokości szatańskich, jako mówią, nie włożę na was innego przymienia, wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. A kto zwycięży i zachowa do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. I będzie ich rządził laską żelazną, jak ostatnie garcarskie skruszenie będą, jako ja cię od ojca mego. Dam mu gwiazdę poranną, to na uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zboru. Okres Tiatyra był najdłuższym okresem czasu siedmiu w historii Kościoła. Trwał 510 lat.
roku 799 do roku 1309. I w tym okresie rozpoczęło się papieskie tysiąclecie. Połączony Kościół z państwem. Rok 799, a ściśle drugi dzień gwiazdki rok 800, kiedy papież Leon III koronuje Karola Wielkiego do cesarza świętego państwa Rzymu, rozpoczęło się tysiąletnie królestwo Antychrysta. No i sama nazwa, tysiąc lat, to tysiąc lat dobiegło końca w roku 1799, kiedy Napoleon uwięzi papieża Piusa VI i jako więzień Napoleona Pius umiera w więzieniu. Więc to było, czyli tysiąletnie królestwo papieskie, to ten okres daje nam 510 lat tego królestwa papieskiego. Tyjatyra. Tu już jest ta potężna władza papieska, machina, gdzie inkwizycja dokonuje ogromne ofiary dzieci Bożych. Papieska inkwizycja, zwana święto, ma na swym koncie 50 milionów chrześcijan. Spalenie na stosie to była najłagodniejsza prawie forma śmierci. Spalić na stosie. Ale nie palono pojedynczo, to tylko heretyka jakiegoś wybitnego palono jednostkę na stosie. Palono setkami, aby jeden stos, wiele ofiar mógł spalić. Lecz wbijanie na pale tortur ofiary i stopniowe konanie, rozrywanie członków ciała, ręce, nogi rozrywanie. Wlewanie ołów w czerwoności do wnętrza. A największym, ohydnym instrumentem tortury to było pod szyldem Matki Jezusowej zrobione, Madonna, gdzie w piersiach tego mechanizmu gwoździe przywdziane piękną, czystą suknią tego gwoździe, w ramionach też gwoździe i gdy automat się naciskało z tym, heretyka się przykładała do Madonny, że ona go tak miłuje, obejmuje i nadziewa na te gwoździe ofiarę, na te gwoździe w jej, prawda, biodrach, w jej brzuchu, w jej ramiona i ta ofiara stopniowo kona. Sączy krew i bóla kończy jęczenie ofiary. Tak potrafił diabeł w ohydny sposób, pod szyldem Matki Jezusa Pana, dokonać największej zbrodni dzieci Boże, tych gorliwych oddanych mordować. I dlatego to była wonna ofiara. Tyjatyra, wonność Bogu, moje dzieci. Tutaj były, czemu Bóg pozwolił na tak okrutne cierpienia swych poświęconych dzieci. A pytamy się, czemu Bóg pozwolił Jezusa Pana na najokrutniejsze cierpienia? Cierniowa korona, ubiczowanie, dźwiganie krzyża, padanie pod nim, rozpięcie Chrystusa, szydzenie z Niego. To przecież, jak myślimy, czy sercu Bożemu było obojętnie, gdy Syn wolał do Ojca? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Przecież czułem Boga, kochające serce, wielki ból odczuwało słowa Syna wołającego. A czemu pozwoli mimo wszystko Synowi te wszystkie cierpienia, męczarni przeżywać? Apostoł Paweł odpowiada, pierwszy nauczył się posłuszeństwa z tego, co cierpiał, a drugie przez cierpienia został doskonały. Jego charakter był doskonały, ale był nieskrystalizowany. Siódmy element w charakterze to jest krystalizacja charakteru. Aby charakter był niezłomny, aby mógł znosić najcięższe, trudne sytuacje życiowe, aby nie upadł, to musi być skrystalizowany. A krystalizacja właśnie odbyła się w najcięższych doświadczeniach. Dlatego Ojciec Niebiański, miłując swego Syna, Jego serce wielce odczuwało, może więcej odczuwał Ojciec niż sam Pan Jezus, będąc w tych opresjach. Serce czuło ojcowskie. Ale
boska mądrość i moc tego żądała, aby syn miał tak cenny charakter, aby był godzien najwyższej chwały i czci. Tak podobnie ci, co jęczeli w torturach, paleni na stosach, krzyżowani, na arenę lwów wysyłani i inne formy tortur, to ojcu niemieckiemu to była wojna za prawdę, że często się modlili za swych oprawców, co ich torturowali. Popatrzmy, co Pismo Święte mówi właśnie o tych oddających swe życie w tym czasie, w objawieniu, w rozdziale 6. A wiersz od 9 do 11. A gdy otworzył piątą pieczęć, a piąta pieczęć była w piątym, następnym okresie rozwoju Kościoła Chrystusowego, od roku 1309 do 1479, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego, dla świadectwa, które wydawali, i wołali głosem wielkim, mówiąc: dokądże, Panie Święty i prawdziwy, nie sądzisz? Nie mszy się krwi nasze nad tymi, którzy mieszkają na ziemi. I dane są każdemu z nich szaty białe, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, aż by się dopełni potrzeb współsłudzi i braci, którzy mają być pobici jako i oni. Czyli widzimy, że wołali wartość życia poświęconego tych dzieci Bożych do Boga, do boskiej społeczności: Boże, i Ty zezwalasz na takie tortury swoich dzieci? Czy Twa święta sprawiedliwość nie wymierzy kary za to wszystko, co my przeżywamy dla Twojej świętej sprawy? Tak, sprawiedliwość boska wszystko skrzętnie notowała, wszystkie zbrodnie, które zadano dzieciom Bożym. To właśnie był ten kielich, co sobie nalewał system odstępczy papiesko-protestancki gniewu Bożego. Wszystkie zbrodnie dokonane nad ludem Bożym i przeciwko Pismu Świętego, przeciwko prawdzie, to jest ten Boży, boska spaliwość wymierzyła, namierzyła kielich do wypicia, który każdy system odstępczy dominalny musi wypić niż przez chłopcy, które jest posiadana. Rozpoczęli go pić od roku 14, od wybuchu I wojny światowej. A więc dlatego w tym okresie czasu, w Tyjatyrze, mówi, że mam przeciwko Tobie, że niewiasta Jezabela, wiesz, 20, ale mam nieco przeciwko Tobie, iż niewieści Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszcza uczyć swoje sługi moje, żeby przedeczeństwo budzili rzeczy bałwanu ofiarowanym jednym. Kim była Jezabela? Królową pogańską króla Achaba, króla żydowskiego, izraelskiego. A więc Achab, król, przesadzał rządy autokratyczną królewskie, a Jezabela system kościelny, połączony kościół z państwem. Co ona uczyniła literalnie? Wymordowała wiele proroków pańskich, bo wprowadziła baalizm. Wprowadziła do Izraela proroków baalowych, a proroków Boga Jehowy mordowali. Został Eliasz i tego chciała zamordować. Czyli właśnie Jezabela, która ma na swym koncie literalnie wymordowanie proroków Boga Jehowy, a wprowadziła proroków baalowych, diabelskich do Izraela i za wszelką cenę chciała uśmiercić Eliasza, to właśnie Jezabela nam przedstawia już połączony kościół z państwem, czyli system papiski, który miał już tą potężną władzę od roku, jeżeli rozpoczęło tysiącletnie królestwo. Właśnie od roku 800. Kiedy już papież ma wyższą władzę niż cesarz Karol Wielki, gdy papież go koronuje na cesarza, czyli on jest wykonawczym ramieniem władzy papieskiej cesarz. Papiestwo tylko wydawało wyroki, ale torturowali to wszystko, palenie i to już czynili więc urzędnicy ziemscy, polityczni, świeccy. Chytry kler ręce umywał. Tylko wyrok Jabohelety. A wiedzieli więc wszyscy władcy polityczni, że to się bardzo krytykom podoba, żeby teraz tego heretyka na taką czy na inną formę tortur brać, aby może jeszcze odwołał, prawda, swoje
herezję i sławi się jakiś dla papieża. Tak jak widzimy, co dziś często nawet w Polsce, wiele tych partyjek przysklewia się klerykom, nadskakują, no bo nawet dziwimy się, że władza, partie lewicowe nadskakują dla kleru. A to dzisiaj, co mówić w średniowieczu. To jeżeli dziś o łaski kleru zabiegają przywódcy polityczni, a nawet z lewej strony, to cóż mówić w średniowieczu, gdy była ta wielka potęga władzy papieskiej. Więc dlatego to był naprawdę tyjatyra woń miłego zapachu dzieci Bożych w torturach oddających swoje życie dla polskiej sprawy. Gdy my czasami narzekamy na nasze doświadczenia i trudności, jakie my przeżywamy, to drodzy, my żyjemy, po prostu można nazwać, w rajskich warunkach w stosunku do tego, co żyli dzieci Boże w średniowieczu. Swoboda, wolność. I to, co jakiś tam przydomek, heretyk, baptysta taki czy inny, ktoś pod naszym adresem takie słowo używa, to jest niczym tego, co było palenie, to tortury i męczenia. A mimo to, przez tysiąca, co oddawali swoje życie śmierci męczeńskiej, tylko jednostki byli członkami Kościoła. Z każdego tysiąca. Setki byli członkami wielkiej kompanii, a wielu było, co wcale nawet nie byli poświęceni, a śmierć męczeńską ponieśli. Bo to mogli być tylko członkami rodziny poświęconych rodzicom, dzieci już ponieśli śmierć męczeńską. Bo rodzice heretycy, więc trzeba całe nasienie doszczętnie wyplenić, aby potem cały majątek mógł być wzięty na rzecz Kościoła z tego heretyka i tego donosiciela. A żeby teraz wyplenić doszczętnie, no to nagroda. 10% majątku heretyka dostaje dla donosiciela. No to było chętne bardzo wiele donosicieli, bo się wzbogaca. Ma dziesiątą część majątku heretyka, a reszta idzie na rzecz Kościoła. A ten donosiciel, to gdy tylko daleko od prawdziwego poświęcenia, ale tylko był już sympatykiem, zainteresowanym, już go doniesiono, że jest heretykiem, bo będzie miał dziesiątą część majątku jego. Tak chyty sposób diabeł, ażeby było chętnych wiele współpracujących z machiną papieskiej inkwizycji, to za wynagrodzenie w majątku, więc heretyka za to, że on współdziała, aby wypić herezję. I teraz zauważmy, jeżeli takim jest okrutny ten czas, 510 lat, to jest najciemniejszy wieki, wiek Ewangelii, w tym okresie czasu mają swoje miejsce, to nasz Pan, symboliczna głowa, łączył się z Kościołem ciałem przez czwarty krąg szyjny, przez czwartą gwiazdę w swojej prawej ręce, przez czwartego anioła tego okresu Tiatyry, przez czwartego pasterza, z głównym mężem jako książęciem, który był Klaudius Włoch. Rozpoczął pracę w roku 799, zmarł w roku 839, czyli 40 lat wykonała pracę członka Gwiezdnego Książęcia. Wystąpił on przeciw czczeniu obrazów, papieskiemu bałwochwalstwu, przeciw nauczaniu o dobrych uczynkach, jako dających zbawienie zamiast zbawienia w Jezusie. Napisał objaśnienia do trzeciej Księgi Mojżeszowej. Twierdził, że papież nie jest następcą Piotra, bo nie postępuje tak jak apostoł Piotr. Dlatego wykazał, że papiestwo jest czynicielem grzechu, zła, błędu, że do niego, do papiestwa odnosi się Ewangelia Mateusza 23 rozdział. Cały my wiemy, w jak okrutny sposób Pan Jezus się rozprawia z faryzeuszami w tym rozdziale. Wykazał, że go odnosi do papiestwa. Był później biskupem Turynu, lecz w historii Kościoła jest nazwany pierwszym reformatorem protestanckim. Wystąpił przeciwko absolutyzmu i władzy papieskiej i jego supremacji. Po nim, jako głównym mężu, był
rad Ramus z Anglii. Zdolnie występował przeciw błędom o transubstancji przy istoczeniu i bałwochwalstwu. Wydał dzieło, w którym silnie pobił błędy. Napisał dzieło przeciw predestynacji. Po nim pan zbudził Alfreda Wielkiego Króla Anglii. Król był członkiem wyspy. Alfred Wielki, król Anglii, na podobieństwo Dawida, umiłowanego króla w rodzie żydowskim, tak Anglicy mają właśnie Alfreda Wielkiego, drugiego Dawida w swym państwie. On przyczynił się, aby Biblia dostała się do szkół, aby szkoły dały oświatę, a Biblia w szczególności. I jako jedyny w historii Kościoła, będąc królem, był członkiem niebieskim. Następnie po nim pan wzbudził Dunstona, Anglika. Rozpoczął pracę reformacyjną, głównie w roku 949, dając prawdziwą ucztę dla ludu prawdy. Bóg błogosławił postępy Dunstona w reformacji w Kościele, w państwie, w społeczeństwie. Wystąpił przeciwko nadużyciom papiestwa, był cierniem w ciele dla papiestwa. Jako mówcze narzędzie Boże był pełny miłości. Zmarł w roku 972. Następnym członkiem gwiezdnym był Berenger Stor z Francji. Był wybitnym dialektykiem, wykładowcą. Praca jego miała boskie błogosławieństwo w reformacji. Tezy jego musi być zgodne z rozumem, to boska prawda, a nie coś na mit tajemniczości, jak w systemie nominalnym papieskim, to jest do dziś dnia. Skutecznie występował przeciw błędom od transubstancji, obalał te błędy. Stąd papież Urban IV ustanowił ciało, święto Boże ciało ku czci Eucharystii. On wystąpił właśnie przeciwko temu błędowi. Następny Francuz, Abelard Piotr z Francji, jako filozof i teolog w XII wieku był najwybitniejszym. Czystej prawdy teologii Pisma Świętego przeciwko błędom Trójcy. Wszystko głosi, to co jest niezgodne z rozumem, to nie może być boskim pochodzeniem, bo Bóg daje prawdę, która była zrozumiałą przez umysł ludzki. Zmierzał, aby się uniezależnić od rzymskich zasad i praktyk. Został schwalony na stosie za działalność reformacyjną. Po nim pan zbudził Arnolda z Brestii, Włochy. Spalony na stosie w roku 1155. Był kaznodzieją ludowym, mnichem lombardzkim, uczniem Abelarda. Swą pracę reformacyjną w latach 1141-1155 przeciw zeświadczeniu hierarchii, przeciw klerowi i kościołom jako budowlom, że to nie jest kościół budowla. Starał się zreformować Kościół i papiestwo według zasad demokratycznych. Głosił ideę Kościoła ubogiego przeciw absolutyzmowi papieskiemu i za to poniósł śmierć małżeńską z parę na stosie. Następnym członkiem gwiezdnym był Piotr Waldo z Lyonu, Francja. Występował przeciw bałwochwalstwu i absolutyzmowi papieskiemu w Zepsuciu. Był synem kupca, majątności rozdał ubogim. Udał się głosić jako wędrowny kaznodzieja prawdę. Także dużą część Europy przymierzył w głoszeniu prawdy. Szczególnie najwięcej we Francji i we Włoszech.
głosi o wolności chrześcijańskiej. I ostatnim członkiem gwiezdnym z tego okresu czasu był Grosseteter, Lincoln w Anglii. Był franciszkaninem, uczonym, filozofem, założycielem, kanclerzem Oxfordskiej szkoły. Został biskupem, zaczął swą pracę reformacyjną od reformowania kleru. Wystąpił przeciwko zepsuciu wtrąceniu się papiesta sprawy wewnętrzne Anglii. Tak, drodzy, rozważyliśmy trzy okresy. Drugi, trzeci i czwarty. Zostało nam trzy. Piąty, szósty i siódmy. Najobfitsze wydarzenia będzie okres szósty. No a już najciekawszy to siódmy ostatni. Dlatego dostrzegamy, jak troskliwy był Jezus Pan Głowa o Kościół w tych okresach czasu. Jak ta symboliczna głowa łączyła się przez te kręgi szyjne z korpusem ciałem Kościołem, czyli te okresy czasu pokazane w zborach Azji Małej, a każdy zbór, anioł tego zboru i Pan dawał poselstwo przez anioła zboru. Stąd ile dla nas zachęty w naszym tak słabym życiu poświęconym, w braku gorliwości, poświęcenia w stosunku do tego, co czynili dzieci Boże w tak wielkich, okrutnych scenach prześladowań papieskiej inkwizycji. I nie udało się diabłowi zniszczyć Kościoła przez inkwizycję. Moglibyśmy powiedzieć, że krew męczenników była nasieniem Kościoła. Czym więcej torturowano, tym nowe szeregi poświęcali się Bogu na służbę. To jest dziwna sprawa, że niezwykła śmierć, ale okrutna, męczeńska śmierć, a mimo to nie zniechęcało nowych zastępów poświęcać się Bogu i iść w ich ślady. To było potężne, wspaniałe boskie dzieło. W tak okrutnych scenach rozwijał się Kościół Chrystusowy. Ten nowy, duchowy człowiek miał tak trudną budowę, ale przygotowany przez to do najwyższej chwały i czci. I nikt Bogu nie zarzuci, czemu tą klasę zaszczyci boską naturą chwałą świętości. Bo dziś dla nas, aby tylko dziesiąta część była tych cierpień, co oni przeżywali, to byłoby o wiele boleśniejsze niż my, co dziś mamy. A cóż mówić, że dziś jeszcze spotykamy takie, co sobie roszczą pretensje wyprzątkami Kościoła. Gdy żyjemy wprost w cieplarnianych warunkach, swoboda wolności, z samochodami chcą zajechać do nieba wyprzątkami Kościoła. Tam dzieci Boże przepłacali nie tylko swym życiem, ale ich dzieci z powodu nich wydziedziczono i mordowano, co nie mieli nawet nic wspólnego jako niemowlęta ze swoimi rodzicami. To tym więcej muszą się wczuć, jak to musieli rodzice przeżywać, że za nich ich niemowlęta, ich dzieci ponieśliśmy śmierć męczeńską. Lecz nie cofali się na boskie sprawy. Tak oni szli na śmierć, jak ich dzieci. Oddajemy Bogu chwałę i cześć za tak zacnych ludzi, oddanych, poświęconych Bogu. Jak świat ma wielkich ludzi, czci ich pamięć, to tym bardziej lud Boży ma czcić pamięć tych wielkich bohaterów, co w śmierci męczeńskiej większość z nich oddało swoje życie na boskie sprawy. Idźmy w ich ślady. Żyjemy w czasach, co już nie spotkają nas takie okropności, jak tych spotkały, ale wcale nie oznacza, że już żadne cierpienie nie spotkają. Pan ma sposoby, aby dziś też nas zegzaminować nasze poświęcenie. Bóg żadnego nie nagrodzi, aby ktoś mógł Bogu zarzucić, że on niesprawiedliwie kogoś nagrodził. Bóg i obecnie ma sposoby objawić naszą gorliwość, nasze poświęcenie, naszą wierność. I dlatego, czym będziemy mieli więcej tej siły duchowej, bogactwa prawdy i ducha prawdy, to On da nam pomoc
gdy cięższe doświadczenia stoją przed nami, żeby mieli władzę zwycięstwa. Tam by nas dobry Bóg, aby my każdy z nas swoją cząstkę poświęcenia mogliśmy wiernie dokończyć, aby błogosławieństwo Pana było z nami godnym zwycięstwa i Jego Królestwa. Już się tego wszystkim, bo sobie na tym kończy.